Witam wszystkich bardzo serdecznie, Łukasz z kanału Czarny Sport, Artiom Aguta, Mistrzem Świata 2021. Doczekaliśmy się, wiemy kto jest zwycięzcą, niestety nie jest nim Polak, ale chyba zasłużenie jest nim Artiom Aguta, co sobie podsumujemy. Dajcie na początek znać, czy dobrze widać, słychać, jest 36 osób już z nami. Witam was wszystkich serdecznie, hej Oliwia, hej Marcel. I za chwilę sobie na szybko, na gorąco podsumujemy to, co działo się dosłownie przed chwilą. Jeszcze teraz trwa dekoracja. Wszystkich mistrzów, czyli Artiema, Bartosza i Emila. No takie emocje w dzisiejszych zawodach. Chyba lepsze zawody niż wczoraj, tak szczerze. Dajcie znać, czy dobrze słychać, czy widać, czy dźwięk się zgadza. I zaczniemy. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale muzyka się pojawiła. Bardzo cicha wprawdzie, ale niektóre kawałki są głośniejsze, więc pewnie dlatego będą... Dlatego jest tak cicho i pewnie później będzie głośniej. Elo, siema Wojciech, siema Mikołaj, cześć Fiksiek. No to ogłoszenia na początek. Przypominam, że w opisie są linki do donate'ów na przykład, jeśli chcecie, żebym odpowiedział właśnie na wasze pytanie i żeby to na to pytanie na pewno padła moja odpowiedź, to donate oczywiście zobowiązuje mnie do takiej odpowiedzi. Zapraszam również do zostania wspierającym kanału. Tutaj, tu jest taki napis, można zostać wspierającym, klikać obok przycisku subskrybuj, jest taki magiczny niebieski przycisk wesprzyj i wtedy możesz zostać wspierającym kanału, za co ci bardzo dziękuję. Jest 31 osób ze mną, więc chyba za chwilę zaczynamy. Jako fan Taya Offindena nie jestem zadowolony, ale nieważne już. No ja jak widzicie mam czapkę Taya Offindena właśnie. Z racji tego, że nie mam ani Artioma, ani Bartosza, ani Emila, więc najwyżej z nich jest Taya Offinden w cyklu Grand Prix, więc właśnie jego czapkę dzisiaj ubrałem. Wspierając od 2 miesięcy Pawcio Świony. No to cześć Pawcio. Pozdrawiam cię oczywiście. Co dzisiaj, można powiedzieć o dzisiejszych zawodach. Dzisiejsze zawody były o wiele lepsze niż wczoraj. To mogę na gorąco powiedzieć. No może zacznę może od Artioma właśnie, bo widać było nie tylko w dzisiejszych zawodach, ale chyba, czy w całym cyklu, nie wiem. Zasłużył Artiom Aguta. Nie jest coś takiego, że mu się to z przypadku zdarzyło. No on wygrał 5 rund Grand Prix, tak samo jak zresztą Bartek. Zasłużył jak najbardziej na te złoto. No tutaj wiele osób na pewno to jeszcze będzie pisać, ale to jest prawda, że Bartek właśnie wczoraj sobie te złoto odsunął się od tego złota właśnie przez ten wczorajszy występ. Dzisiaj Łaguta był bliski właśnie zamienienia się rolami z wczorajszym Bartoszem z Marznikiem, tak jak to powiedział chyba Krzysztof Cegielski, zamienili się motorami, ale jednak Artiom potrafił się od tego dna odbić i potem już postawił kropkę nad i, bo nie wystarczyło tak naprawdę zająć trzecie miejsce w półfinale i już to mistrzostwo byłoby jego, na które zasłużył. Niestety Bartek tymi swoimi wczorajszymi zawodami niestety nie pomógł sobie, wręcz powiedziałbym, że sobie ten tytuł mistrza świata zaprzepaścił, ale walczył dzisiaj oczywiście do końca, na przykład wygrał rundę w Toruniu, tą drugą. No i super czapa, sam mam dokładnie tą samą. No i super, widzisz, kopsy chyba. Łaguta, brawo, brawa oczywiście również ode mnie, Artiom Aguta, no zasłużenie jak najbardziej. Łaguta super jeździ, a z Marznika nie mogę zdzierżyć, Kopisi, no wiesz co, no po 2 złotych medalach może niektórym mogło się obrzydzić, czy ja wiem, no ja kibicowałem Polsce, jak zresztą może widać z kolekcji z Grand Prix, ze sklepu Sporting Shop koszulka, mi się to nie znudziło. Cieszę się bardzo również, że Maciej Janowski, z tego co pamiętam sprzed chwili, no jest też na podium, prawda, dzisiejszych zawodów. Szkoda, że tylko Bartek w klasyfikacji generalnej na podium, ale dwóch Rosjanów. No i przypomnę jeszcze raz, że Artiom Aguta zdobył pierwsze złoto dla Rosji w Mistrzostwach Świata, bo dotychczas to był, nie powiem wam nazwiska, ale Igor jakiś. W latach tam, na pewno w poprzednim stuleciu, zdobywał 2 srebrne krążki, a jeszcze złota żaden Rosjanin nie miał, a tutaj jest złoty medal, nie? Dla Rosji, właśnie dla Artioma Aguty. Czytam co na czacie piszecie, bo głównie z czatu będziemy się dzisiaj posiłkować. Nie wiem, jakieś ciekawe momenty z dzisiejszych, z wczorajszych zawodów, czy upadek na przykład Emila Sajfudinowa, czy jakiekolwiek sprzeczki. No właśnie mieliśmy też ciekawą sytuację dzisiaj, bójki, aczkolwiek kamery tego nie pokazały, aczkolwiek szybki jak zawsze Łukasz Benz poinformował nas, że po biegu, w którym jechali Matej Żagar i Oliver Berntsson, kiedy najpierw Berntsson wyprzedził Żagara w sposób ostry, Żagar w jeszcze ostrzejszy sposób go wyprzedził, no i potem w parku maszyn miała miejsce, z tego co z relacji
możemy usłyszeć właśnie bójka tych dwóch zawodników. Podobno było ostro, do gry wkroczyła ochrona. Oczywiście czegoś takiego nie powinno... Nie powinno coś takiego mieć miejsca, aczkolwiek rozumiem takie emocje, jakie tam pewnie siedziały w głowach obydwóch zawodników na Mistrzostwach Świata. Wiadomo, emocje są ogromne. Całe szczęście, że... Nie wiem, czy całe szczęście, że nie pokazali tego w telewizji, czy nie przerodziło się to w coś jeszcze grubszego. Mamy nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodzić. No, ja mam przed oczami chociażby bójkę Emila Sejfudinowa i Scotta Nicholsa z 2000, nie wiem którego roku. No i to był taki przykład czegoś, co nie powinno już się wydarzyć, a jednak się dzieje. Chociaż nie na oczach telewizji, więc może chociaż tyle. 39 osób ze mną, bardzo wam dziękuję. Oczywiście popijam Liptonka za zdrowie Artema Łaguty i wszystkich medalistów dzisiaj. Krzysztof Mikołajczak, jak podobał ci się Smoczyk, stadion Alfreda Smoczyka w Lesznie? Sam stadion naprawdę bardzo ładny. Zobaczyłem w końcu na przeciwległej prostej ten most. Nie wiem jak to nazwać. Bardzo fajnie w ogóle, że jak podchodzisz do stadionu, nie stricte na samym stadionie, ale jak podchodzisz, jeszcze nie jesteś na stadionie, ale zbliżasz się do Smoczyka, to właśnie to jest tak strasznie blisko. Wiesz o co chodzi? Na przykład w Częstochowie masz bramy 15 metrów przed wejściem na te schody, czy w Rybniku na przykład jest ogromny mur, a tam ma taka bliskość właśnie tego stadionu z przechodniami, którzy mogą sobie przejść. Bardzo fajnie również, że udało mi się przejść dosłownie obok, no nie parku maszyn, tylko obok tych busów zaparkowanych. Przepuściła nas ochrona godzinę przed meczem, więc bardzo fajnie. Widziałem samego Piotra Palucha właśnie w busie, który czekał na zawody. A co do samych zawodów, nie spodziewałem się takiego nokautu, takiego wyniku aż dla Gorzowa, bo tam było chyba 49-41. Raczej liczyłem, że Leszno się bardziej postawi, no ale wtedy Emil, pamiętamy, co zrobił. Niestety to nie był jego dzień. Siema, XBully Max. Siema. Mnie przeraził wczorajszy upadek Żupińskiego. Aha, przeleciał przez kierownicę, tak już pamiętam. No był to upadek bardzo niebezpiecznie wyglądający, aczkolwiek to, co mówili w studiu, dobrze, że żadna maszyna się w to nie wplątała, że ta maszyna po prostu poleciała w bandę, że nie walnęła jeszcze bardziej w Karola. Z tego, co wiem, chyba nic mu nie jest i całe szczęście. Wyglądało to co najmniej groźnie, bo zrobił fikołka przez tor. No szkoda, bo miał punkt i praktycznie za darmo punkt mógłby przywieźć, a niestety tego nie zrobił, bo pociągnęło go. Ale ten tor wczorajszy w ogóle bardzo był taki wymagający. On był przyczepny, ale mimo wszystko tych dziur było dosyć i nie tylko Karol miał problemy, żeby pokonywać łuki, ale i zawodnicy właśnie z cyklu Grand Prix, którzy jeżdżą na co dzień. Kawecki PL 2115, siema. Michcio 9 również, siemanko. 41 osób, dzięki bardzo, stawcie łapkę w górę, jeśli już tu jesteście, bo to da nam zasięg. A po tych zawodach może ktoś postanowi przyjść, jeszcze chyba trwa z tego co wiem dekoracja. Witam Greks, witam Jarek Jagielski, czy myślisz, że Falubas wygra i zdominuje pierwszą ligę, tak jak Toruń rok wcześniej? Dzięki, pozdrawiam, dzięki Jarek za pytanko. Myślę, że będą kandydatem, może nie takim jak Toruń, bo Toruń jednak miał ekipę i to było już widać od początku, że Toruń się na to nastawia. Zielona Góra na pewno też się na to nastawia, ale czy od razu zdominują ligę? Mam wrażenie, że nie. Siemanko, tutaj Olcio Wiśniewski, fan Antosia i Andrzeja Kamińskiego, płacze. Czemu? Ale proszę bez spamu w jednej wiadomości, jeśli można. Bartuś miał wygrać. Miał wygrać. Czemu? No co mówiłem, zasłużył Artem Łaguta, a Bartek tymi wczorajszymi zawodami po prostu zepsuł sobie to. Aczkolwiek dwukrotny mistrz świata, myślę, że wyciągnie wnioski i w przyszłości już, nie wiem czy do takich sytuacji nie będzie dochodzić, ale na pewno wyciągnie wnioski z tego. Michał Mat, chłopak jest cały, no spokojnie panowie. Mówisz o Karolu Żupińskim? No tak, więc jednak tam się nic nie stało. Nie wiem czy był zdolny do jazdy czy nie wczoraj, ale wyglądało to tylko źle, na szczęście tylko wyglądało. Oczywiście jeszcze moje słowa wsparcia, skoro wszyscy już o tym mówią, ja też o tym powiem. Bardzo rzeczywiście się cieszę, jak całe środowisko chyba żużlowe, że Mateusz Jabłoński wybudził się, że jest cały, żyje i ma się dobrze. Nie wiem, czy powróci na tor, czy będzie chciał w ogóle wracać, ale cieszę się bardzo, że z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. I tak jak to Mirek Jabłoński napisał, możemy planować przyszłość razem. Mikołaj Hałas tutaj się zapytał, Krystian Pieszczek w Rybniku, co o tym powiesz? Szczerze mówiąc, kiedy dotarła do mnie ta informacja chyba wczoraj, byłem mocno zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Znaczy, czy to jest dobry ruch dla Rybnika,
Krystian nie pokazywał niczego takiego tak naprawdę w tym sezonie. Zresztą to było widać. Ja się tak troszeczkę prześmiewczo śmieję, że może jeszcze Iversen dołączy do Rybnika, bo wiecie, kiedy był upadek właśnie w meczu ROW Rybnik Unia Tarnów, no i Iversen leżał w szpitalu w Rybniku, tam bardzo dziękował Krzysztofowi Mrozkowi za opiekę, za coś tam słowa wsparcia, nie? Więc kto wie, czy Iversen w sumie w tym Rybniku nie wyląduje, nie chcę spekulować, ale byłoby śmiesznie, gdyby tak się zdarzyło. No ale na chwilę obecną Mogaczew i Pieszczek to brzmi za mało, jeśli chcemy awansować. Jak chcemy, bo jak kibic Rybnika, prawda? Myślałem, że będzie trzecie mistrzostwo świata z rzędu dla Bartka. No to, co po raz kolejny mówię, wczorajsze zawody były decydujące, a Artiom zasłużył po prostu. To, co Marek Cieślak mówił, odbił się od dna dzisiaj, mimo tego, że wyglądało, że będzie słabo, to odbił się od dna i... No i udało mu się wygrać, po prostu obronić tego mistrza świata, którego miał na wyciągnięcie ręki przed tą rundą. Szczęść Boże, tu ktoś pisze. Cześć Igor, Maciek Apator, do kogo stałe dzikie karty na 2022? Ale chyba dzikie karty stałe będą rozdawane później, z tego co się interesuje, z tego co jestem na bieżąco. Wiemy na pewno, że Patryk Dudek wystąpi, Max Freak i Paweł Przedpełski. Ale to wiadomo, z Grand Prix Challenge Awans, nie wiem, kto stała dzika karta będzie. Tego się dowiemy zapewne później, albo ja takiej informacji na razie nie mam. Myślisz, że kto do Ekstraligi awansuje? Myślę, że jeśli Ostrowia zmaści tą przewagę jutro, bo mecz o 16:30 Ostrowia Wilki Krosno, myślę, że jeśli Ostrowia tą przewagę jakoś magicznie straci, to będzie hit. Więc myślę jednak, że Ostrowia. No zdrowy rozsądek mi tak mówi, nie jestem jakoś blisko z jednym ani drugim klubem, więc na razie myślę, że bliżej tego jest właśnie Ostrowia Ostrów. Siema, cześć z Lublina, cześć ze Świętochłowic, Kosti. Sebik 112, kiedy do Grudziądza pojedziesz? Wiem, że koniec sezonu, ale w następnym będziesz. Ja już mam takie plany, powiem ci, że mam plany nie do Grudziądza chyba wprawdzie, ale wiem mniej więcej wstępnie, gdzie chciałbym pojechać. No mogę wam w sumie zdradzić, bo czemu nie? Na liście jest Bydgoszcz, Toruń. Być może sobie zrobimy taki tour po Polsce właśnie w ciągu 2 dni, 2 mecze, jakby się udało. Toruń właśnie i Bydgoszcz byłoby świetnie, ale to są takie wstępne plany. Jeszcze Krosno jest na przyszły sezon i nie wiem, czy coś jeszcze. I może Gniezno. Wiecie, w tym sezonie jestem w ogóle bardzo zadowolony z moich wycieczek. Pojawiło się mnóstwo szalików, rozpoczęliśmy live'y, których nie było. Odwiedziłem tak naprawdę 10 stadionów żużlowych, bo to była, no mogę tutaj wyliczać, ale wyliczę: Tarnów, Zielona Góra, Rawicz, Opole, Ostrów, Wrocław, Gorzów, Leszno, Rybnik i Częstochowa. To jest 10 aren żużlowych. Myślę, że jeśli byłby to normalny rok, jeszcze byłby Stadion Śląski, czyli SEK, jeśli by był na Stadionie Śląskim. Miałem, mogę wam zdradzić, również jutro jechać do Opola, jednak niestety nie uda mi się tam pojechać. Ale jakby trzymam kciuki za Opolan, trzymam kciuki za polski klub. Aczkolwiek Landshut Devils faktycznie mnie zaskoczyło w tym finale, że na swojej ziemi potrafili tak wygrać. Zobaczymy, jak Opole poradzi sobie jutro u siebie. A wiemy, że dwóch zawodników Opola musi wrócić z Pardubic z wczorajszych zawodów. Weź zwiedz Kujawy. No mówię, Bydgoszcz, Toruń to są te tereny właśnie. Emil, o, do Torunia, super, Maciek Apator. No, to są takie wstępne plany, okej? Nie, żebyście mnie potem nie opali ze słówka, że ej, ale nie miałeś być, a nie macie. No, takie są wstępne założenia. A będziesz w Częstochowie, Ignacy pisze. Byłem nawet w tym sezonie. W przyszłym sezonie może się uda. No, to są takie właściwie spontany. Wiecie, jest mecz. Jedziemy? Jedziemy. No i tak to wyglądało przez w sumie cały sezon. Nawet na wyprawę na przykład do Ostrowa czy Wrocławia. Ej, mecz jest. Jedziemy? No, jedziemy. No i tak to wyglądało. Więc może w Częstochowie się pojawię, wiem, że tam parę osób na mnie czeka, na przykład Wojciech Rosa, więc pozdrawiam, bo ostatnio nie spotkaliśmy się, więc może się uda przy następnej okazji. Cześć, jak myślisz, Polonia Piła pojedzie w sezonie 2022? Z tego co wiem, to bliżej jest Krakowowi, Wandzie Kraków, czy tam teraz krakowskim smokom. Do tego, by wystąpić w lidze, bo widziałem zdjęcia tego stadionu, tam wracamy do żywych, czy do żużla. I szczerze, właśnie jeśli Kraków by pojechał w lidze, chętnie bym się do Krakowa wybrał.
Ale piła, na razie nic mi nie wiadomo, żeby piła wystartowała. A tu było pytanie, jak myślę? No myślę, że na razie nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Proszę jakby co to nie spamować, bo moderator dopiero z zawodów wróci do swojego miejsca zamieszkania, będzie mógł mi tu pomagać. Więc jakby co, no za spamy będę tymczasowo wyciszał, żebyście mieli tego świadomość od tej chwili. Czy Drawik przejdzie do Koziołków? Z tego co wiem, był widziany na torze, nie wiem czy w Lublinie, chyba w Lublinie, tak? Równie dobrze mógł sobie tam pojechać na trening tylko, prawda? Czy przejdzie, no to też ciężko powiedzieć, w jakiej formie będzie. Ale nie takie było pytanie też, więc też nie będę na to odpowiadał specjalnie. Zapraszam do Daugavpils, Erny. No, z tego co wiem, na razie za granicę jest dosyć ciężko. Najpierw skupię się na Polsce, a potem będziemy myśleć ewentualnie na Łotwę, czy do Daugavpils. No, na Łotwę to ja mam gdzieś 1000 km do Daugavpils, tak sądzę, więc jest to taka długoplanowa wycieczka raczej i na razie nie mam tego w planach. A czy na Grand Prix mam plany? Tutaj się pyta Gural The Player. Na Grand Prix nawet kiedyś byłem, nawet byłem w Warszawie na Grand Prix. Nie podobało mi się tam, szczerze, wolę raczej takie naturalne stadiony. Na razie były plany rok temu na przykład, żeby do Pragi pojechać. Czy się uda kiedyś jeszcze na Grand Prix, czy w ogóle się uda na Grand Prix, tego nie wiem. Przyjedziesz, to ugościmy, Michał Mot, a jeśli mógłbyś mi jeszcze dać znać dokąd, to byłoby świetnie, bo nie przeczytałem widocznie co się... Aha, Toruń cię ugości. No to widocznie mam do kogo tam jechać, nie tylko dla widowiska, które tam będzie, 42 osoby, dzięki bardzo za każdą łapkę w górę. Jakieś pytanka w związku z dzisiejszymi zawodami, czy wczorajszymi nawet, bardzo proszę. Ale Artem zasłużył, PS, mam od niego autograf sprzed 2 miesięcy, szanuję. No Artem zasłużył, to było widać, to co mówił w studiu Marek Cieślak, odepchnął się od dna i dzięki temu właśnie to mistrzostwo ma. Moto Arena, super, polecam, byłem, Figisek, no wiem, to jest najlepsza arena żużlowa prawdopodobnie w Polsce, przynajmniej największa, więc warto tam się wybrać, zwłaszcza, że tam pewnie nigdy nie ma takiego tłoku, no bo tam jest dużo miejsc i zwłaszcza w tych pandemicznych czasach raczej całego stadionu nie będzie, więc tam dobrze będzie się również wybrać. Igorowicz, czy będziesz w Toruniu? No to na te pytania odpowiedziałem właśnie przed chwilą i kończę na nie odpowiadać. Serdecznie zapraszam do Krosna, Igor Baran. No to co mówię, plany są, zobaczymy. Aczkolwiek jeśli awansujecie do Ekstraligi, w co oczywiście nie można całkowicie tego wykluczyć, to będzie ciężko, bo tam nie wiem ile macie pojemności stadionu, ale można, będzie ciężko zdobyć bilety, ale jak najbardziej jest to w planach, wiadomo. Toruń, najlepszy stadion na świecie, Góral, no, najpewniej w Polsce, czy na świecie. Zależy pod jakim względem, wiecie, no, bo na pewno jeden z większych pojemnościowo tych właśnie typowo motoarenowych aren, bo mi się naprawdę podoba tor, oczywiście tylko z zdjęć, no bo nie byłem, w Sydney na przykład, czy w Auckland w Australii, to są takie właśnie areny, które mają swój klimat i czy ciężko degustować, czy która jest najlepsza. Dalej. Maciek Apator, co sądzisz o tym, że zmarznik nie został ukarany, wykluczenie lub żółta kartka za spowodowanie wypadku Emila wczoraj? No sytuacja... Bardzo mi się podobał komentarz dzisiaj pana Marka Cieślaka. Ja tam winy zmarznika nie widzę. No może trochę, no i to tak jego słowami, ale nie, myślę, że jednak w tej sytuacji winny jest... Bardziej winny jest Bartosz Zmarzlik, bo cała wina po jego stronie nie leży. Emil mówił w wywiadzie, że on chciał hamować, ale było już za późno, no i potem się już tylko odbił. Ale moim zdaniem jednak większa wina po stronie Bartka Zmarzlika, no i ta noga, nie? Myślę, że tu jeśli dostałby żółtą kartkę, nie zdziwiłbym się, bo to jest jednak za dużo, mimo wszystko szanujmy się. To nie był bieg o Mistrzostwo Świata, to był bieg jeden z wielu, no ale wtedy Bartek, wiadomo, z tym sprzętem, jak to miał wczoraj, był bardzo sfrustrowany tym, że nie potrafił po prostu balansem i tylko swoim talentem mógł wyprzedzać rywali, a nie silnikami, bo na przykład jak Max Frick poszedł nożycami, wyprzedził go po prostu na łuku i Bartek chciał nożycami pójść, to nie było widać tej prędkości i to też właśnie ta frustracja musiała być tym większa i dlatego tak bardzo chciał Emila wyprzedzić. I Emil oczywiście mógł zamknąć manetkę gazu, w wywiadach mówił, że go tak pociągnęło, czy
dostał takiej prędkości, że już nie mógł wyhamować, ale mimo wszystko Bartek... Szkoda, że nie pojechał od razu do płotu, albo w ogóle nie domykał, bo to jest takie... Albo dojeżdżasz do płotu od razu, a Bartek tymczasem tak powoli, powoli, powoli i w końcu spotkali się właśnie. Dobrze, że Emilowi nic nie było, dobrze, że dzisiaj mógł jechać i spokoju wywalczyć sobie ten brązowy medal, bo Fredka Lindgren też coś nie w sosie w te ostatnie dwa dni był. Więc jeśli chcesz znać moje zdanie, to bardziej winny Bartosz z Martlik, ale czy całkowicie... Zostawię to może słowami Leszka Dębskiego. Sędzia mógł podjąć inną decyzję, ale nie popełnił błędu. Brawo Łaguta, Sebik 112. Brawo Łaguta, brawo Bartek, brawo również Emil. Co zagrali dla Artiema, bo to nie był hymn. Słuchaj, ja nie wiem, bo odpalam live'a i już mam zajęty sprzęt, więc jakby co grali, mówcie, mówcie. Z tego co wiem, to wczoraj Czajkowski był grany. No i właśnie ktoś mi mówił, że hymn Rosji nie może być puszczany, bo oni tam pod inną flagą startują, prawda? No więc nie wiem, więc jak wiecie, dajcie znać. Krzysztof Mikołajczak, latająca noga Bartka. No i potem właśnie to, co mówił wczoraj Adam na kanale Zakręceni w lewo. On robi live'y codziennie, on ma czas i szansę się wypowiedzieć wcześniej. No potem taki Wiktor Lampard też wyciąga nogę. Kiedyś spowoduje upadek i potem się okazuje, że on nie ma w ogóle pretensji. No tak się jeździ i to uważa za całkowicie normalne, więc tak nie można pokazywać. Myślę, że co najmniej ostrzeżenie dla Bartka się należało, a że go nie dostał, to już widocznie sędzia zinterpretował, że to już pobiegł i to już po ptakach, to nie wiem. Chociaż teoretycznie pobiegł, jakbyś kogoś kopnął, no to też powinieneś dostać jakieś tam od sędziego upomnienie, jak nie żółtą kartkę, nie? A ciekawy skład Apator może mieć, Góral? No myślę, że ciekawy, jeśli by przyszedł Emil i Dudek, a są, z tego co wiem, to na dobrej drodze. Myślę, że walka o mistrzostwo jak za dobrych czasów. Paweł, Duzers, Emil, Lambert, Jack, Krzychu, Lewandowski i Żupiński. No właśnie o tym mówię, że to jest naprawdę taki dream team się robi. I jak za czasów Darcy'ego Warda 2013, prawda? Aczkolwiek potem skończyło się to jakimiś tam problemami finansowymi, jeśli się nie mylę. No a przede wszystkim tym walkowerem, nie? To już jakby... Zapraszam na kanał, jest o tym film na kanale. Dobra, żeby nie mieć opóźnienia, to lecimy z najnowszymi komentarzami. Bully Max, brawo Łaguta z Marzik i Saifudinow, brawo, brawo, brawo. Dziękuję, 50 osób na live w ogóle jest. Przypominam, że cały czas jest opcja wysyłania donate'ów, więc kto tam chce wesprzeć moją twórczość, kanał. Niestety odcinki pojawiają się rzadziej. Igorowicz, zaraz odpowiem Ci na pytanie, tylko dokończę wątek. Odcinki pojawiają się rzadziej, aż za rzadko wręcz. No nie mam kiedy nagrywać, szczerze powiedziawszy. Zaczęła się szkoła i jest ciężko. Staram się raz w tygodniu, ale naprawdę są to bardzo wymagające. Jest to dla mnie, żeby chociaż ten jeden odcinek zmontować. Teraz jest live, więc powiedzmy, że regularność, no nie regularność, regularność jest utrzymana, bo systematyczność to tak do końca... Wolałbym to robić częściej. Mam już pewien plan, jak zastąpić Speedway News. Znaczy Speedway News samo w sobie może być. Na pewno będzie odcinek o Speedway Newsach w najbliższej przyszłości. Będzie osobny odcinek o plotkach transferowych, bo tego jest tak dużo, że najlepiej o tym pogadać. Nie tak jak chłopaki z kanału Zakręceni w lewo na przykład, gdzie rozbiją na czynniki pierwsze, ale warto zrobić o tym osobny materiał i mam pomysł, jak zastąpić Speedway News w pewien sposób. Albo przynajmniej troszeczkę rozbić, żeby nie robić jednego odcinka na tydzień albo dwa, bo potem tak to wychodzi, że muszę pisać scenariusz szybko, nagrywać to szybko i tak mi schodzi 5 godzin jednego dnia na montowanie. Ale po prostu rozbić to sobie, żeby łatwiej mi się to robiło i żeby te odcinki po prostu częściej wchodziły. Zobaczymy, czy to się uda. Igorowicz miał pytanie tutaj wielkimi literami, pamiętam, tak? Czy będzie za rok u Ciebie na kanale Speedway Challenge? Bardzo bym chciał, prawdopodobnie będzie nowy sprzęt i będę wtedy walczył. Teraz jakby z tym sprzętem nie mam za bardzo jak i też mi się troszkę nie opłaca, koniec sezonu. Przepraszam bardzo, bo tylko jeden odcinek ze Speedway Challenge był w tym sezonie i to była recenzja tej gry. Mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda zmienić sprzęt i będę grał. Nie na live, chyba, nie na live, chociaż kto wie. Ale na pewno na odcinkach, jeśli ten sprzęt się zmieni, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli strona mi nie odmówi posłuszeństwa, u której będę wykupywał pewien pakiet, pewną opcję. Jeszcze tu było ciekawe pytanie od Kaweckiego. Będą ciekawostki na kanale. Będą w sposób inny. Kto kojarzy Konrada Szymańskiego o piłce nożnej, ten wie, jak on robi odcinki, a przynajmniej jak robił.
chcę coś podobnego zrobić o żużlu. Myślę, że ciekawie to wyjdzie, więc ciekawostki będą w nieco innym formacie, bo teraz dotychczas to było, znaczy rok temu właściwie to było coś w stylu 5 ciekawostek i przedstawiam ciekawostki, filmik trwa 2 minuty i właściwie bez otoczki żadnej, to było takie na sucho. Przepraszam, a teraz chcę to zrobić tak dosyć bardziej profesjonalnie, wezmę się za to i od marca, czy tam kwietnia przyszłego roku chcę zacząć z grubej rury, jeśli mi nic nie pokrzyżuje tych planów. Więc taka jest moja odpowiedź. Maciek Apator, ale to chyba nie do mnie odpowiedź. Jarek Jagielski, może powiesz coś na powrót Dudka za rok do Falubazu, zrobi hałas. Ty już mówisz o powrocie Dudka do Falubazu, no jeśli Falubaz awansuje, myślę, że spokojnie jest taka szansa, że wróci. Ale na razie póki nie awansuje, ja bym był spokojny, niech jeździ sobie w tym Toruniu, gdzie tam ma pójść. A potem będzie się martwić, no i my będziemy się martwić jako strona dziennikarska, można powiedzieć. 37 osób na live, dziękuję bardzo serdecznie każdemu za łapkę w górę, za subskrypcję. No i co, może jeszcze jakieś sytuacje z wczorajszego Grand Prix? 27 minut na razie, więc myślę, że do godzinki dobijemy i spokojnie sobie pójdziemy spać, bo tak się na gorąco, na tych emocjach, które nam towarzyszyły i dalej towarzyszą. Dajcie znać, czy ta koronacja się skończyła, no zapewne już tak. Normalnie bym oglądał pewnie studio, ale chciałem właśnie dla was odpalić live'a. No, tak teraz mnie nachodzi taka myśl, że w sumie zapraszam na kanał Zakręceni w lewo, nie tak to miało wyglądać. Sorki Adam, ale właśnie miał być live dzisiaj na kanale Zakręceni w lewo, będzie w najbliższej przyszłości prawdopodobnie właśnie z grania Speedway Challenge, więc jeśli komuś brakuje gry u mnie, to właśnie na kanale Zakręceni w lewo Adam gra z widzami i ja też tam może kiedyś wystąpię, więc warto. I w Toruniu za rok mają z Bydgoszczy przyjeżdżać Gdy Duzers i Emil w Apatorze. No tak, Emil jeździł w Polonii Bydgoszcz, tak? Nie wiem, mi się już... Nie, to Szymon Woźniak na pewno jeździł, ale nie wiem czy Emil, no ale myślę, że nawet z wszystkich wsi będą przyjeżdżać, bo taka elita będzie, nawet ja z tych Świętochłowic mogę przyjechać na MotoArenę specjalnie po to, by zobaczyć ten skład, co tam już powoli się robi. Czekajcie. Mnie przeraził wczorajszy wypadek Żupińskiego. No, on wyglądał przerażająco, ale na szczęście skończyło się na strachu. Całe szczęście, bo wyglądało to naprawdę źle. No szkoda tego punkciku, bo tak się cieszyłem. Chłopak dowiedzie sobie punkt, może coś tam grosze zarobi. No wiadomo, że doświadczenia mu nikt nie zabierze, ale mógł ten punkt dowieść, zwłaszcza, że wtedy wykluczony był chyba Lindgren, tak? Czy Freak? Nie, no chyba Lindgren. A na szczęście się skończyło dobrze, więc całe szczęście. Ja byłem wczoraj na Grand Prix i pierwszy raz w życiu, Julian. I jak ci się podobało? Piszcie, jak wam się podobało w ogóle dzisiejsze Grand Prix, bo tak się nie spytałem do końca. Sajbudinow jeździł w Polonii. No właśnie, coś mi świtało jednak. To nie były moje czasy, ale coś mi świtało z historii żużla, że tak było. Tak, Sajbudinow jeździł. Dzięki bardzo. Emil Wierny, Polonia Duzers się w Bydgoszczy urodził. No tak, no skądś skojarzyłem. No to teraz ma to sens, że kibice Polonii będą tam przyjeżdżać. Czy kibicować im? No myślę, że tak, no. A z tego co ja wiem, to Duzers ma babcię w Toruniu, tak? Dobrze pamiętam? Więc... Kto został mistrzem świata tech? No oczywiście Rosjanin Artym Łaguta. Wiemy to już od dobrych pół godziny. Pierwszy raz w historii został Rosjanin, co warto podkreślić. Natomiast dla Bartosza z Marzlika, nie wiem, które srebro w karierze w Mistrzostwach Świata, wybaczcie, wiem, że po dwóch sezonach, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata, w tym sezonie się nie udało, więc trzech z rzędu na pewno na razie mieć nie będzie. No nikt trzy razy z rzędu nie wygrywał, nawet Tonemu Rickardsonowi się nie udawało. Zrobił to dwa razy z rzędu, dwa razy po dwa razy miał. Ivan Mauger też chyba mu się nie udało, chyba że nie, wybaczcie, tak, Ivan Mauger chyba miał 3 razy z rzędu 68-70, tak to jakoś było? Tak, chyba tak to było, no ale za czasów Grand Prix jakby nikt nie miał 3 razy z rzędu, więc byłby na pewno Bartek pierwszy.
Michał Ład, ale co możesz wysłać? Bo ja tak troszeczkę. I tam może mieć garaż. O, tu widzę jakieś rozmowy. Okej, nie wiem, czy to do mnie, bo tak troszeczkę może wyrywam z kontekstu te słowa. 3 punkty i z Mars League by wygrał. No to takie gadanie, wiesz, jakby wczoraj pojechał dobrze, to dzisiaj pewnie rywalizacja byłaby lepsza, ale jakby Artyom się nie dowiedział dzisiaj, że jest mistrzem świata już w półfinale, to pewnie w finale pojechałby może lepiej i tych punktów byłoby więcej, nie? To też z drugiej strony. No pod Toruniem babcie ma dudek, no dobrze pamiętam znowu. Emil to rekordzista torów Polonii, no właśnie. Gdyby nie upadek Przedpełskiego, dziś Łaguta by nie wygrał prawdopodobnie. Mówisz tu o upadku, kiedy? O tym dzisiejszym upadku Przedpełskiego? Ale Łaguta, z tego co pamiętam, to on wychodzi już na drugie miejsce, więc gdzieś tam ten upadek wcale nie musiał mu przeszkodzić w tym. Bardzo mi się podobała, no w ogóle podoba mi się ta szczerość, nie? Teoretycznie ta szczerość pomiędzy Artyomem a Bartoszem, no to co mówili w studiu dzisiaj w Kanal Plus, że kiedyś na przykład, nie wiem, Tony Rickardson i Tomasz Golob, nie do pomyślenia, że mechanik Tonego Rickardsona by Tomka wypychał, a tutaj, proszę bardzo, Paweł z Marsnik wypychał sobie Artyoma Łagutę, jakby to miało jakoś pomóc. I wydawało się, że na początku pomogło, ale jednak Artyom się obudził i te mistrzostwo zdobył. 33 osoby na razie są z nami. Taka śmieszna sytuacja była, że nie było biletów na dzisiaj, a siedzenia były wolne. No tak, tylko wiesz, też bierz też pod uwagę, że jest pandemia, nie? I z tego co wiem, jakieś limity na stadionach wciąż są. I być może właśnie z tym to jest związane. Aczkolwiek faktycznie dużo miejsca wolnego dzisiaj było. A jeśli już było wolne, to bilety były bardzo drogie. Ja jestem z Unisławia. No to Julian, super, nie? Pozdrawiam cię z Unisławia. Znaczy ze Świętochowic do Unisławia. Ja muszę spadać. Pa, Oliwia. Cześć, Oliwia. W ogóle cieszymy się, że również, że kobiety wpadają na live. Kobiety interesują się żużlem, bo to tak raczej mężczyźni, ale widać, że również na live potrafią wpadać dziewczyny. Cieszymy się bardzo, bo w statystykach kanału, z tego co wiem, to 95% to mężczyźni. No cóż. Czytaj szale i plastron, bo nie masz. Aha, że szal i plastron, ale nie wiem, czy to do mnie chcesz wysłać, Michał, czy do kogoś. Bo jeśli byś miał plastrony, to bardzo chętnie przygarnę szaliki równe, wszelkiego rodzaju również, jak tu widzisz. W ogóle muszę się pochwalić. Przybyły mi 2 nowe szaliki od ostatniego live'a. No, Row Rybnik, nie? I jego tutaj chyba nie było poprzednio, a to jest klub, któremu kibicuję, więc warto, żeby się pojawił. I tutaj gdzieś jest Unia Leszno. To jest właśnie ten szalik Unii Leszno. Kupiłem 2, bo nie wiem czemu. Zostawię, znaczy wiem czemu, dla brata, ale mam 2 szaliki Unii Leszno teraz. Nie wiem zbytnio, nie ma to dużego sensu, ale 2 szaliki Unii Leszno, więc jakby ktoś chciał na podmiankę, jakby ktoś chciał, nie wiem, coś, to piszcie przez Instagram, fani Czarnego Sportu, macie tu na dole. I zapraszam jeszcze raz do zostania wspierającym kanału cały czas. O tutaj. Tu jest zostań wspierającym kanału, ale tam na dole niebieski przycisk, jeśli ktoś chce wesprzeć to, co robi. Marcin Ochota wpadł na live'a. Witam cię, Marcin, jak zdrowie? A kto kierowcą, kurczę, był? Kierowcą, ale nie wiem gdzie. Co sądzisz o Kennecie Bier w Polonii? Myślę, że dobrze, że zszedł do pierwszej ligi, bo w Ekstralidze boję się, że nie miałby czego szukać już. A Polonia w ogóle śmieszna sprawa z tymi transferami z ostatnimi czasy, bo rozpoczęła to tak naprawdę Unia Leszno, gdzie wiedzieliśmy poniekąd już, że Dawid Bellego będzie w Lesznie, ale z tego co wiem, to ogłaszanie transferów można dopiero od listopada, nie? Czy jakoś tak to było? A tutaj już Dawid Bellego w Lesznie, to inne kluby również poszły za ciosem i już wiemy, że Bier jest w Polonii, nagle Pieszczek jest w Rybniku. No więc troszeczkę kluby rozpoczęły to okienko transferowe wcześniej, oczywiście potem w listopadzie będziemy oficjalnie to potwierdzać, ale no ciekawa sprawa, ciekawe czy jakieś konsekwencje może w związku z tym, no bo jednak, no wiecie, skoro jest jakiś jasny regulamin, nie ogłaszamy przed 1 listopada, bo za to grozi kara, a tutaj już Dawid Bellego, no nie jest to podpisany kontrakt, tylko porozumienie, prawda, jakieś, no i można się tak to tłumaczyć. No z jednej strony jest to dobre i dla zawodników i klubów, znaczy dla klubu to jest dobre wizerunkowo, nie? Bo jak jest zawodnik, na przykład taki Dawid Bellego, by z Lesznem już zerwał to porozumienie gdzieś tam pod koniec października, no to klub ma taką ochronę, że przecież ej, ale on był dogadany. I nawet Bellego już na swoich mediach społecznościowych pokazywał, że był dogadany.
I uciekł. No i to Bellego pewnie klub znajdzie. No gorzej dla klubu, który jest właściwie wizerunkowo czysty, no bo to nie oni zmaścili, czy nie załatwili zawodnika, tylko po prostu ten zawodnik im uciekł. No ale dalej nie mają kim jeździć, więc taka sprawa pół na pół. Witamy Julian Korzus, tak? Albo Korsus, nie wiem, napisz mi jak to się czyta, żebym dobrze odmieniał. Witamy w Żużlowy Kibic, witamy. Cieszę się, że mamy wspierającego. No nie zaprezentowałem, jakie przywileje mają wspierający. Na razie odcinki nie pojawiają się tak często, za co przepraszam, ale na przykład tacy wspierający mają pierwszeństwo w czytaniu na czacie podczas live'a. Tacy wspierający mają również super naklejki, które mogą na czat wklejać takie unikatowe super naklejki, których nie mają zwykli widzowie. Na przykład, nie wiem, Julian, jeśli masz taką opcję, to tam weź wklej zawodnika na czat, żeby ludzie wiedzieli, że fajnie, że jest taka opcja. Wspierający mają również takie super emotikony przy nazwie, jak to Julian teraz ma takiego Artioma Ogutę chyba. Oglądam cię od prawie roku, Julian pisze. No to bardzo miło, że w końcu zdecydowałeś się być moim wspierającym. Cieszę się bardzo, a jeśli mogę dokładnie wiedzieć, od którego filmu, byłbym wdzięczny, taka mała ankieta. Nie jestem ciekawy po prostu, bo to tak... Wypłynąłem tak naprawdę w czerwcu rok temu na filmie bujek zapomnianych stadionów i wypadków i dziwnych sytuacji na Żużlu. Jestem ciekawy właśnie, z której fali ty jesteś. Pozdro z Rzeszowa, Waul, pozdro również ze Świętochłowic. Góral nie wiadomo, bo słyszałem. Aha, że nie wiedziałeś, czy Chris... może cofniemy się pytanie, może potem zrozumiemy, co ma nam do przekazania Góral. Igor Baran, Miedziński i Chris Holder mieli iść do Polonii, ale chcieli za duże pieniądze. Wiemy, że na pewno Miedziński odejdzie. No Chris też na pewno. Byłoby w ogóle świetnie, tak sobie myślałem, bo jako kibic Rybnika, skoro jest już Pieszczek, to może i Wersen, Wojdyło i właśnie Chris Holder. No byłoby totalnie śmiesznie. Taka Unia Tarnów dzisiejszych czasów byłaby. Się stworzyła to, co w tym sezonie. No nie wiem, gdzie Miedziński mógłby pójść. Aha, tutaj Góral słyszał, że żądają 1,5 miliona za podpis. No w pierwszej lidze... Coś robisz źle, Adrian, albo Chris, nie? Chociaż Chris to jest mistrz świata, więc on tam jeszcze mógłby się wyceniać, ale Adrian? Czyta się Korzus osobno, jak z Mars League jest RZ, a czyta się osobno, okej. A znam ludzi, którzy czytają Bartosz z Mars League, nie? I na przykład w szkole... Znacie Bartosza, mistrza świata Polaka na żużlu? A tego z Maszlika. A mówię, och, dobra, nie było tematu. O, widzicie, proszę bardzo, Julian zaprezentował nam super naklejki, które są dostępne na czacie, a po sezonie będziemy je edytować, jakieś nowe dowkleimy i będzie trendy. Do Gorzowa, Oliver pisze, Miedziński do Gorzowa, Chris Holder do Gorzowa, nie, chyba nie, Wojdyło ma iść do Ekstraligi. No, sezon miał dobry w Wilkach Krosno, jak w sumie chyba każdy zawodnik, tam równo jeździli wszyscy. Czy do Ekstraligi, czy to jest czas Wojdyło na Ekstraligę? No jest polskim seniorem i to jest dużo, dużo mu to na pewno daje. Ale czy do Ekstraligi? Jakoś tak nie jestem przekonany, wiesz? No ale kto wie, nie? Też z drugiej strony. Buczkowski już w zielonej. Aha, tu pytanie. Nie, to są na razie spekulacje. Aczkolwiek, no wiadomo, że może być w tym ziarnko prawdy, że Buczkowski z zielonką jest łączony. Jakby zszedł ligę niżej, to też by mu dobrze zrobiło, nie? Chcę powiedzieć, że z Kenetem Bier oni są obydwaj zawodnikami byłymi GKM-u Grudziądz, więc tu jest... można się mocno zastanowić, aczkolwiek Artem Aguta też jest zawodnikiem GKM-u Grudziądz. I proszę zobaczyć, jak świetnie mu idzie. W ogóle troszeczkę ironia losu, bardzo fajna sprawa, że Artem chciał zdobyć Mistrzostwo Polski, zmienił klub, od razu Sparta Wrocław mistrzem Polski. Chciał zostać mistrzem świata, jakby bardziej już chyba... Na tego mistrza poluje Emil Sajfudinow od lat. Artyom raczej był w cieniu. Po prostu chciał zostać mistrzem świata. Jakby zmienił od razu klub w Ekstralidze. Jakoś od razu mu wszystko świetnie poszło. Oczywiście po walce z Bartoszem, z Marcinkiem, ale jednak od razu ten mistrz świata jest. Za co po raz kolejny mu pogratuluję dzisiaj, no. Jak myślisz, Zmarzlik przejdzie kiedyś do innego klubu? Jeśli w najbliższej przyszłości, w ciągu 5 lat, Gorzów będzie spadać, w co, no, po tym jak ten klub jest zarządzany, jacy tam zawodnicy jeżdżą i w ogóle jak to aktualnie się w Gorzowie ma, jeśli Gorzów by spadał, mógłbym tak powiedzieć, mógłbym tak spekulować, mógłbym tak myśleć, że może odejść, no bo to dla jego kariery byłoby lepiej chyba, żeby w Ekstralidze został, ale na razie się nie zapowiada. No z tego, co będę mówił również w odcinku Speedway News, Bartosz Marznik wykazał się niesamowitą lojalnością podobno.
tak pisze bodajże, nie będę mówił portalu, ale któryś portal tak pisze, że Motor Lublin bardzo chciał go w swoich szeregach i proponował mu 1,5 miliona za podpis, 13 tysięcy za punkt, ale odmówił, no bo zostaje w Gorzowie. Bardzo lojalny zawodnik i tylko mu pogratulować należy. Julian, mam pytanie, czy da się przestać wspierać? Nie, żebym już chciał, okej, okay, takie zabezpieczenie. Oczywiście da się, bo to jest subskrypcja na miesiąc. Jeśli byś teraz zrezygnował, to chyba ten miesiąc jeszcze wspierającym będziesz i potem w następnym miesiącu już nie. Oczywiście można dowolnie anulować, ale jakby nie zachęcam cię do tego. Lepiej, żebyś wspierającym był, bo wspierające, jak mówiłem, mają jakieś tam przywileje. A tu widzę pod zdjęciem na Instagramie Fani Czarnego Sportu, gdzie wrzuciłem, że Artem Aguta mistrzem świata. Tu parę komentarzy pojawiło się, że szkoda. No cóż, jakby zasłużył sobie jak najbardziej, znowu to powtórzę. Szkoda oczywiście, że nie Polak, szkoda, ale nie może Polak co roku wygrywać. Pamiętamy, co się działo do 2010 roku, kiedy Polska czekała 40 lat na medal i w końcu się doczekaliśmy na Tomka Goloba. No to teraz nie samymi medalami złotymi będzie żył Polak, po prostu będziemy musieli czekać na kolejne złoto. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach Polak znowu będzie górą. Aczkolwiek gratulacje dla Rosjanina, bo wyobraźcie sobie, ile Rosja ogólnie, rosyjscy kibice czekali na pierwsze złoto Rosjanina w tym Speedway Grand Prix, a Rosja jest bardzo dobra w żużlu, co pokazuje w Speedway of Nations w ostatnich latach, ale na przykład też w Ice Speedwayu, gdzie tylko właściwie Rosjanie wygrywają ostatnimi czasy w Mistrzostwach Świata, w Ice Speedwayu, powtórzę. Więc dla nich to też jest duże, duże osiągnięcie i też dajemy im się nacieszyć. Dla zmarznika liczy się jazda, a nie pieniądze. No teraz już chyba tak to wygląda. Marcin Gryżenia, kto mistrzem za rok? Dzika karta nawet może zostać, nie? Swoją drogą nie zdziwiłbym się, jeśli dziką kartą obdarzony zostałby Dominik Kubera, bo świetnie się spisał. Tak po cichu liczyłem, że Matej Żagar nie wyprzedzi go w klasyfikacji generalnej, a Matej jeździł chyba w każdej rundzie Grand Prix, a Kubera tylko w trzech. Ale chyba się jednak udało Kuberze wyprzedzić, więc tym większe gratulacje dla Żagara, nie? Czy Łaguta brał jakiś doping, Oliwier? Nie sądzę. Czekaj. Jeśli mówisz o Grigoriju, to tak, myślę, że brał i nawet myślę, że był zawieszony za to i nawet myślę, że przez to rybnicy kibice go nie lubią. Albo po tym, co się stało w następstwie tego, ale czy Artyom? Bardzo myślę, że mało prawdopodobne. Cały czas 35 osób jest ze mną, także dzięki wam bardzo. Łapki się zgadzają aż nadto, bo jest 68 łapek w górę, a tylko 34 osoby na live, ale jakby nie narzekajmy, wszystko jest w najlepszym porządku. Szkoda, że miał. Szkoda, że nie miał Lee Adams. Lee Adamem. Kiedy ST21? ST21 będzie dopiero. Znaczy ST21 nie będzie. Będzie ST22, jeśli już wyjdzie. Przyszły sezon, to co mówiłem, jeśli nowy sprzęt mi przyjdzie, to wtedy będziemy grać. Na razie nie ma na razie takiej opcji. Chyba, że nie wiem. No nie wiem, co musiało stać, żebym rozpoczął karierę w tym sezonie. Byłoby to troszeczkę też bez sensu zaczynać tak w listopadzie z karierą. Już teraz już jest za późno, mam wrażenie. Chociażby to jakiś content znowu zrobiło, nie, na kanale, żeby była większa regularność tych filmów. Shish, pisze Igor Baran. A jak myślisz, czy Paweł za rok zeskoczy przed Pełski? No pokazuje już w tym roku właśnie jako dzika karta dzisiaj, czy wczoraj, że potrafi się ścigać z najlepszymi i nie przegrywa. Z takim na przykład Żagarem wygrywał na luzie. I widać było, że jest gotowy do tej walki. Mamy nadzieję, że powalczy i że zaskoczy. Żagar się pobił, widziałeś, mówiłem o tym, Oliver, nawet parę minut temu. Nie powinno coś takiego się zdarzyć. Znaczy nie widziałem tego, bo telewizja tego nie pokazała. Nie ma mnie na motoarenie, żebym to widział. Przepraszam, ale no takiej sytuacji nie powinno mieć miejsca po prostu. Aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć to, że no wkurzeni byli zawodnicy jeden na drugiego, bo sobie zajeżdżali. Aczkolwiek chyba większe pretensje mógłby mieć Matej. Chociaż nie wiem, czy powinienem to teraz mówić, bo chyba mam wrażenie, ten wjazd Berndsona był ostrzejszy niż Mateja Żagara. No cóż, jakby teraz po fakcie my i tak już nic nie możemy powiedzieć, tylko życzyć sobie, żeby czegoś takiego już nie było. Julian, ej, czyli w następnym sezonie w Grand Prix mamy 5 Polaków. Dudek, Przedpełski, Zmarznik, Janowski. No.
Jeśli by Kubera z dziką kartą, no chyba, że kogoś ominąłem teraz, kurczę, żebym się nie machnął. Ale z tego co myślę, że no jeśli ten Kubera z dziką kartą byłby, to byłoby pięciu. No nie wiem, nie wiem. No chyba, że wy wiecie, to napiszcie. Jakie masz szale, z jakich klubów? Nikos tutaj pyta, te co tutaj widzisz? Row, Rybnik, Śląsk, Świętochowice, PZŻ, Poznań, Falubas, Zielona Góra, Sparta, Wrocław, Kolejarz, Opole, Kolejarz, Rawicz, Unia Leszno, szalik z Polski, z jakiegoś tam Grand Prix, Włókniarz Częstochowa, mam jeszcze drugi szalik Włókniarza Częstochowa, drugi szalik identyczny z Unii Leszno, tutaj po boku jeszcze wiszą szaliki Orła Łódź i Wybrzeża Gdańsk. I w sumie to tyle, muszę sobie ze Stali Gorzów zamówić, bo na stadionie byłem, a szalika no niestety nie zdobyłem. Więc może uda mi się szalik Stali Gorzów załatwić. Tarnowa jeszcze muszę załatwić, bo też tam byłem, a szalika nie mam. Ostrowa muszę sobie załatwić, bo też tam byłem, a nie mam szalika. No i chyba z tych szalików to tyle, jeśli mam. Mam jeszcze jakieś piłkarskie, no ale piłkarskie to nie ten kanał, żeby o tym mówić. Czekaj, bo tu było jakieś fajne pytanko. Kiedy filmiki, bo ja długo czekam, a jeszcze nie. To co mówiłem, Speedway News będzie w najbliższych dniach, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie Speedway News. Będzie również osobny odcinek o nowościach transferowych, bo tego jest bardzo dużo. Chyba, że chcecie właśnie taki odcinek nie w stylu Speedway News, tylko takie pogadanki o tych transferach. Byłoby fajnie sobie usiąść i tam załóżmy 20 minut o tym pogadać. No, transferów jest na tyle dużo, że chyba można tak zrobić, dajcie znać. I postaram się te Speedway News rozbić troszeczkę tak, żeby nie było to materiał 12-minutowy raz na tydzień, tylko właśnie rozbić po mniejsze odległości, po mniejsze filmy. Dobra, żeby być na bieżąco, niestety muszę to przewinąć, więc kto zadał pytanie jeszcze tak z pół minuty temu, to niech to zada ponownie. Gdzie twoim zdaniem przejdzie Dudek? Najbliżej jest Torunia, więc tego się trzymam. A co powiesz na temat teamów U24? Czy nie zabraknie zawodników w tym wieku dla pierwszej, a tym bardziej dla drugiej ligi? Ale z tego co wiem, te teamy U24 mają być tylko w Ekstralidze. No właśnie, tutaj chyba o to ci chodzi. Czy ja wiem? No skoro może być i tak instytucja gościa, co widzimy już po sezonie zresztą w drugiej lidze na przykład. Tutaj chyba chodzi o to, żeby wychowankowie jeździli i bardzo bym chciał właśnie, żeby zobaczyć takich wychowanków. Czy to Unii Leszno, czy innych drużyn. Tutaj torba mi zjechała. Wybaczcie, jeśli jakieś dziwne dźwięki wydała. A jak dziką kartę Lambert dostanie, to apator czterech zawodników w Grand Prix. Warto to podkreślić faktycznie, jeśli dostanie. Ale jeszcze nie dostał. No równie dobrze można pogratulować tego, że wczoraj na podium było aż trzech zawodników z Sparty Wrocław, co jest naprawdę gigantycznym osiągnięciem dla mnie, nie? Bo trzech zawodników z jednego klubu polskiego, wprawdzie liderów, no ale no kogo? Na pewno nie będzie tam Daniel Biuli, który w Grand Prix nie jeździ, więc trzech zawodników z Sparty Wrocław, szacunek wielki. Bardzo podoba mi się w ogóle fota z wczoraj, którą rzucił Taiwo Finden na swoje media społecznościowe. 17 tytułów indywidualnych mistrzostw świata, bo Tony Rickardson 6, Taiwo Finden 3, Greg Hancock 4, tak? Czy 5? No i Hans Nielsen też ma tam parę. I w sumie to dało 17. Teraz mnie poprawcie, bo mogę się mylić. Jasne, że jasne, taki odcinek będzie dobry, Jarek, ale czekaj, jaki? Bo może nie do końca jestem w stanie. No przewijam, ale nie wiem, jaki odcinek. Chyba o tych newsach ci chodzi. A tak w ogóle to jesteś za jakim klubem? Śląsk, Świętochowice i Row, Rybnik. Tak najbardziej. A tak bliżej jeszcze, co mogę powiedzieć, to Włókniarz Częstochowa, na którą oczywiście jeździłem w latach moich początkowych. I Kolejarz Opole. Tak ostatnimi czasy właściwie. No kibicuję, lubię. Podoba mi się tam atmosfera w Opolu, jak i stadion. Hancock 4, dzięki Igor. No właśnie tak coś myślałem, więc Hans Nielsen będzie mieć 5. Tak? Czy też 4? 4, bo 17 tytułów Mistrza Świata to będzie 4. Okej, okay. Odcinek o transferach, Marcin Gryżenia. No będzie odcinek o tych nowościach transferowych właśnie. Jaki wynik Opole Diabły obstawiacie? Ja myślę 53 punkty dla Opola, albo przynajmniej 52. No chcę, żeby Opole awansowało po prostu. Mimo tego, że Landshut byłoby niesamowitą sensacją, ale oni i tak nie mogą awansować do Ekstraligi, więc dla mnie to jest takie... Niech już ktoś z Polski awansuje, nie? Zwłaszcza, że Opole walczy od kilku lat, żeby awansować i może w końcu im się udać.
No, powtórzę znowu te słowa, o których mówiłem, że co mówili kibice Opola rok temu? Będzie awans, tak, tak, jak co roku, ale w zeszłym roku byli gdzieś tam daleko, czy tam coś im się nie udało. Może się uda dziś. Kurczę, fajne, dużo tych pytamek było. Michał Mody, a programy zbierasz? Nie zbieram. Jak już teraz zacząłem nagrywać na tych wycieczkach żużlowych, to nawet nie mam czasu wypełniać ich, więc po co mam zbierać? Niektóre mam tutaj pochowane, takie tradycyjne już, historyczne. Niektóre oddałem, ale raczej nie zbieram. Co sądzisz o Discovery, nowym sponsorze Grand Prix Transmisji? To jest bardzo dobry ruch moim zdaniem, bo w końcu będziemy mogli oglądać Grand Prix za darmo, a przynajmniej te polskie turnieje. Bo z tego co wiem, żużlowy przegląd sportowy już napisał artykuł o tym, że prawdopodobnie jest taka możliwość, że będziemy musieli płacić za zagraniczne zawody. To i tak jest dobrze, że za polskie będzie darmo, bo na to liczę, bo ja nie mam Canal Plus na co dzień. Wykupiłem sobie właściwie tylko na te dwie rundy, żeby wiedzieć, o czym mówię. No i myślę, że Discovery w końcu naniesie jakąś świeżość. W końcu terminarz robi się ciekawszy, jakieś tam Australia i Oceania. Mam nadzieję, że w końcu się coś zmieni na plus, bo zaczęło się to robić takie monotonne. Hans, 4 tytuły, Igor, dzięki. Tak, 4 tytuły. Wolisz oglądać Grand Prix czy Ekstraligę? Szczerze, chyba więcej tej ligi oglądałem, więc chyba wolę ligę, tą Ekstraligę naszą. Aczkolwiek zależy, bo w Grand Prix jest na pewno większa walka i emocje niż nieraz w meczach takich, na przykład Grudziądz-Wrocław, nie? Chociaż akurat w tym meczu były emocje, żeby nie było. To podpowiem może sprzed roku, Unia Leszno-Grudziądz, kiedy na przykład 60-30 padały wyniki, no to już wolę Grand Prix oglądać, ale tak chyba z automatu wolę ligę, nie? Zwłaszcza, że nie mam tak szeroko dostępnego Grand Prix. Musiałem sobie wykupić, żeby oglądać, więc jeśli za rok będzie za darmo, to na pewno moja opinia może się zmienić. Po tych wszystkich transferach, kto mistrzem Ekstraligi? No ale jeszcze transfery dopiero się zaczną, więc nie wiem. Jeszcze pełno transferów może przyjść, a jeszcze może się ktoś zmienić. A może się okazać, że jakieś porozumienie jednak nie będzie, nie dojdzie do skutku, więc taka sytuacja. Sorki, jeśli widać zmęczenie, ale tak na żywo te emocje już siadają po Grand Prix. Liptonek i wasze zdrowie. Co my tu mamy nowego? Paulina Andrzejewska. Aha, to było to pytanie, tylko zadane po raz drugi. No, wiedzcie też, że ja mam opóźnienie w transmisji, więc pewnie 15 sekund później usłyszycie to, co teraz mówię. A ja zobaczę też 15 sekund później zobaczycie moją odpowiedź na wasze pytania też, nie? A tata mój pracował tam, gdzie była konferencja w CKK Jordanki i widział Tonego Ricardsona, nowy współpartner chyba Discovery. Z tego co wiem, to on się pojawił na tej transmisji live, szkoda, że ona była tylko po angielsku. No ale cóż. No, z tego co wiem, to bardzo dobrze, że w końcu, no nie wiem czy w końcu, ale chyba wcześniej jakoś tam z stacją Canal Plus Tony Ricardson jakoś specjalnie nie współpracował. Więc może w końcu zobaczymy go jako eksperta telewizyjnego już na pełnym etacie. Kto wie? Zawsze jeździsz po PGE Ekstraliga, może teraz zawitasz na pierwszoligowym torze, gdzie jest ekstra, bo każdemu zależy. No, na pierwszym ligowym torze też jest ekstra i nie tylko po Ekstralidze jeżdżę, bo na przykład byłem w Ostrowie, na przykład byłem w Rybniku, na przykład byłem... w Tarnowie. Na przykład byłem... No to są już trzy, nie? Czekajcie, ty, gdzie ja byłem, a gdzie mnie nie było? No w Łodzi byłem też, w Gdańsku byłem, więc wcale to nie jest tak, że tylko po Ekstralidze jeszcze, nie? A moim kuzynem jest Kubera. O, to pozdrów kuzyna. Do mnie też na przykład Dominik Kubera życzenia mi składał rok temu na 15 urodziny, więc naprawdę spoko. Spoko żużlowiec, mogę potwierdzić. Dawid Skiba TV, witam cię serdecznie, bo jeszcze cię chyba nie widziałem albo nie czytałem twojej ksywki. Jak myślisz, kto dostanie dziką kartę na Grand Prix w przyszły sezon? Spoza cyklu na przykład Thompson rok temu. Ja liczę po cichu, że Dominik Kubera ją dostanie. Chciałbym. W Toruniu i będzie normalny Grand Prix. To chyba coś jestem nie w temacie.
W Toruniu raczej jest jak najbardziej normalne Grand Prix. Szczerze wolałbym i skłaniałbym się ku temu, żeby właśnie takie ten cykl zawitywał. Raczej organizowany był cykl Grand Prix na takich typowo żużlowych arenach. No jest motoarena w Łodzi, jest Gorzów. No w Gorzowie będzie, to wiemy już. Jest pełno wspaniałych aren żużlowych w Polsce, a jednak jest ta Warszawa, których ja nie lubię. Nie wiem, no wolę jednak, żeby to były żużlowe ośrodki. Twoim zdaniem Łaguta zasłużył na mistrza? Zasłużył moim zdaniem, już to powtórzę. Zasłużył Łaguta na mistrza? Zasłużył. Kubera super gość, to potwierdzam, oczywiście. Tony jest od wczoraj w Toruniu. No wiem, bo robił sobie zdjęcia z Tomkiem Globem, Hansem Nielsenem. Witał się z widzami. Kanal Plus, jeśli się nie mylę. Byłem w Lublinie u nas na Grand Prix i to, co robił Domin, było świetne. Szkoda, że nie będzie w Lublinie za rok. Mówisz o Grand Prix, bo że Grand Prix nie będzie, bo Kubera raczej w Lublinie zostaje. Co zresztą poinformował. No powiem ci, naprawdę pięknie latał po tej zewnętrznej na Lublinie Dominik Kubera. Aż chciało się go oglądać. Aż chciało się przyklasnąć, bo po tej zewnętrznej, co on tam robił, chyba odkrył tą ścieżkę i dzięki temu właśnie miał te wyniki i... No i szkoda w sumie, że za rok w Lublinie nie będzie Grand Prix, bo tam naprawdę ładne ściganie było. Ale być może Dominik Kubera będzie w Grand Prix i pokaże znowu swój potencjał, który ma ogromny. Co mówicie, Maciej Janowski? Nie ma medalu Grand Prix. Mi też się kojarzy, że nie ma, ale mówię tu o klasyfikacji generalnej, ale mogę się mylić. Nie ma? Na pewno? Kurczę. Trzeba to będzie sprawdzić. Czarny Sport, jak myślisz, gdzie będzie Grand Prix w Australii? Tam chyba tylko Sydney jest, nie? Czy nie? Nowa Zelandia to jest Auckland, tak? Jeśli się nie mylę. Czy to jest na odwrót? Chciałbym bardzo, żeby do Sydney powróciło Grand Prix, jeśli mam odpowiedzieć na jakieś pytanie. Auckland też jest git, no tam Martin Smoliński w 2013 wygrywał, czy 15, teraz nie pamiętam. Więc również i tu może być. Bardzo dobrze, że Discovery już teraz ten terminarz udostępniło, już teraz wie mniej więcej, gdzie chce zrobić te Grand Prix, no jeśli pandemia pozwoli. To zobaczymy piękny Speedway i na Teterowie, tak, bo chyba do Niemczech tam wraca Grand Prix. Czy na Gistrow? Nie, no chyba Teterow. Czy w Cardiff w końcu zobaczymy, czy w Australii, bo te Cardiff jest bardzo potrzebne. Czy w Australii jest potrzebne? Na pewno fajnie będzie zobaczyć w tamtym miejscu z powrotem. Jakiego żużlowca najbardziej lubisz? Zresztą mogę pokazać, nie? Żeby nie było. Nie lubię jednego. Lubię raczej paru. A to są właśnie... to jest właśnie trzech tych, których najbardziej uwielbiam, powiedzmy. Kacper Woryna, kibicuję zawsze, gdzie by nie był, w Rybniku czy w Częstochowie. No czapka wyblakła, już brudna, ale to już pomijam. Drugi zawodnik, Przemek Pawlicki, wydaje się bardzo sympatycznym gościem, bardzo mi się podoba, jak jedzie i też kibicuję ogólnie. No i taka czapeczka właśnie również jest od Przemka. I Martin Waculik, bardzo mi się, to nawet chyba Słowaka bym na drugim miejscu postawił, bo super człowiek, tak wydaje się, Martin Waculik, super pozytywny. Bardzo śledzę karierę Martina. No i bardzo lubię tego zawodnika i kibicuję Martinowi, czy to w Grand Prix, czy w Stali Gorzów. No i w sumie odpowiedziałem na pytanie, nie? Wiesz coś o Wandzie Kraków, Jarek? No wiem tyle, że żużel tam ma wrócić. Banery już są wywieszone, czy wróci? Z tego co wiem, licencja toru jest i jeszcze coś tam jakieś, coś tam z torem jeszcze było nie tak. Chodzi o samą nawierzchnię, ale ma wrócić, więc oby, może nie w przyszłym już roku, ale za dwa lata, żeby ta Wanda, czy tam krakowskie smoki wróciły do ligi, bo im więcej klubów, tym lepiej, nie? A grasz w Film Speedway Grand Prix? Pyta Julian. Nie gram, nie grałem, niestety nie gram. Chyba, czy może grałem, kurczę, nawet teraz nie wiem, jakąś grę żużlową miałem, może to było to, ale to było dawno, nie? Kurczę, musiałbym poszperać, ale no nie gram już na pewno teraz, więc... Dobra, najnowsze pytania. Teterow Góral pisze, no raczej Teterow, bo Gistrow to tam raczej cykl młodzieżowy albo sek. Kto dostanie dzikusa w Australii? No może Smoliński, nie wiem.
Nie wiem. No, w Australii myślę, że jest paru zawodników, którzy mogliby dostać, na przykład Lizzy, bo on raczej w Grand Prix już nie będzie występował w przyszłym sezonie. No Frick raczej będzie na pewno, więc on nie dostanie. A może pójdziemy totalnym zaskoczeniem i Jason Crump. Cordix, chyba tak. Jak myślisz, jak się odnajdzie Maksym Drawik po takiej przerwie? Liczę, że dobrze się odnajdzie, aczkolwiek no to jest jednak rok, a właściwie dwa stracone lata dla niego, nie? Nie wiem. Życzę jak najlepiej, ale boję się, że pierwszy miesiąc, dwa mogą być najgorsze, no bo jednak nie ścigał się z tymi najlepszymi i może mieć duże braki. Co uważasz o tym, że zagraniczne kluby nie mogą jechać w Ekstralidze, na przykład taki Landshut? Jest to dla mnie taki temat, który chyba już kiedyś poruszałem. To, co mówi wiele ekspertów, skoro wygrali ligę, to niech jadą. No już trudno, niech drużynowym mistrzem Polski będzie Lokomotiv Daugavpils, no co zrobić? Jakby dopuszczamy do polskiej ligi kluby, no to też dopuszczajmy, że mogą awansować, nie? Ale regulamin jest nieugięty. Dziękuję 25 osobom, które potem po zawodach Grand Prix cały czas są ze mną. Wiem, że leci teraz Fame MMA, więc może na Fame MMA ktoś ogląda i po prostu do mnie nie ma czasu, albo ktoś wraca po Grand Prix. Ale dzięki tym 25 osobom, że jesteście i słuchacie tutaj mojej amatorskiej analizy dzisiejszych zawodów. W Wandzie może będzie René Bak, bo chciał gdziekolwiek jeździć i jak będą pieniądze, to też Troy Bachelor, który tam też chyba, z tego co pamiętam, już kiedyś jeździł. No i jest paru żużlowców, którzy na przykład nie mają klubu, z racji tego, że parę klubów już nie ma, na przykład Polonii Piła, Wandy Kraków. Kto tam jeszcze jest na mapie? No już mojego Śląska Świętochowice nie liczę, nie? Na przykład taki Kamil Wieczorek nie znalazł klubu, nie wiem czy szukał. Więc parę zawodników do wzięcia jest, no żeby nie było, chociaż jeździć po prostu, żeby jeździć i tyle. Jeździ jeszcze gdzieś Patryk Dolny, a to ciekawy, murem za fajerwerkami, fajny nick. On dwa lata temu zakończył już karierę, to było dokładnie rocznica, była gdzieś dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, bo pamiętam dobrze, na Instagramie zawsze co roku wspominam to, że rok temu Patryk Dolny zakończył karierę, no to teraz dwa lata minęło od tego, jak Patryk Dolny zakończył karierę, więc nigdzie raczej nie jeździ, chyba że o czymś nie wiem. Julian, no widzisz tutaj emotka Martina Waculika, dokładnie tak. Wielu zawodników pauzowało, a później było jeszcze lepszych, na przykład taki Grisza, wrócił i od razu robił 3. To faktycznie, bo może taki głód jazdy u Maksyma też się odpali, nie? Ja nie wiem. Aczkolwiek u Saszy Łoktajewa do końca nie jestem pewien, czy tak to wyglądało. U Grigoria tak to zadziałało. No ale umówmy się, gdyby został w Rybniku. A, dobra, zresztą nie będę kontynuował tego tematu, może to jest zbyt delikatny temat. Też tak uważam, po co oni jeżdżą, jak nie mogą awansować? Bo nie mają swojej ligi. Teraz jest dobra wymówka, bo czasy pandemii, ale Daugavpils jakby nigdy swojej ligi nie miał, więc... Skoro mogą jeździć, no to tak troszeczkę słabo, że nie mogą awansować też. A i Kamil Wieczorek może na U24, Gural. Kamil Wieczorek jest jeszcze w tym wieku, że się łapie, no. Myślałem, że jest starszy szczerze, bo pamiętam jeszcze go w Rowie Rybnik, to juniorem już nie był. No nie wiem, czy się łapie, ale okej. A jaki mecz ci się podobał, na którym byłeś, jak byłeś, bo mi Toruń? Jaki mecz ci się podobał, na którym byłeś, jak byłeś, bo mi Toruń? Paulina, nie rozumiem do końca pytania. Różne mecze mi się podobały, na przykład bardzo mi się podobał z 2013 mecz Apator Unimax Toruń, jeszcze wtedy z Włókniarzem Częstochowa w Częstochowie, kiedy historyczny defekt zaliczył Rune Holta, ten mecz mi się bardzo podobał. A w tym sezonie, no chyba ten finał, a tak na żywo... Unia Tarnów, Wilki Krosno był mecz zacięty, Włókniarz Częstochowa, Falubas był mecz zacięty, więc też nie mogę jednoznacznie wybrać. Dominik, czy będę na finale drugiej ligi? Komu kibicuję? Kolejarz Landshut kibicuje polskiemu klubowi, to jakby nie kryje się z tym. Miałem być, ale nie będę. Nie będzie mnie. A i Daniel Kaczmarek. A on teraz chyba z tego co wiem, to on tam te MMA, nie? U Marcina Najmana. Więc nie wiem, czy tam wróci. Daniel Kaczmarek, legenda, Julian. No, legenda na swój sposób, pewnie tak.
Daniel, Dawid, przepraszam, Skiba, gdybyś był żużlowcem, dostał dwie opcje. Opcja pierwsza, kontrakt za kilka milionów w klubie, którego nienawidzisz od zawsze. Opcja druga, dożywotni kontrakt w macierzystej drużynie w drugiej lidze. Którą byś wybrał? To jest troszeczkę jak w piłce nożnej, nie? Czy chciałbyś iść do wroga największego? To jest podobne pytanie i chyba po przykładach z piłki nożnej, aczkolwiek nie mam takich wrogów w żużlu, nie? Znowu. Ale po przykładzie piłki nożnej raczej chyba bym wolał w swoim jeździć. Na zawsze w drugiej lidze. No też zależy, kto ma jakie cele, bo taki Bartek Zmarznik... No tutaj to właśnie podobna sytuacja by była w sumie, jeśli Stal Gorzów byłaby w drugiej lidze, ale załóżmy Jason Doyle. Jeśli miałby coś takiego wybrać, na pewno poszedłby do znienawidzonego klubu i dostać kasę, bo chce się chłopak rozwijać, chłopak no, chce się mężczyzna rozwijać i to było widać i dlatego właśnie nie został z Orłem, który nie chciał awansować zresztą wtedy. Chyba zostałbym w drugiej lidze, tak po przykładzie piłki nożnej myślę, ale na szczęście nie mam takiego dylematu. Co sądzisz o Dawidzie Bellego w Ekstralidze? Mieszane uczucia mam, czy sobie poradzi. Życzę jak najlepiej, jak zwykle, ale... Nie wiem. Wydaje mi się, że ten sezon nie był aż taki świetny dla Dawida, żeby od razu mówić, o, Dawid będzie świetnym wzmocnieniem. No, na pewno Emil był większym. I mam mieszane uczucia co do jego startu w Ekstralidze w przyszłym sezonie. Czy lubisz start Gniezno? Lubię każdy klub, Oliwier. Jeden mniej, ale też go szanuję. Leszno jest zagranicznym klubem, a jeździ w Ekstralidze. Słuszna uwaga, nawet wygrywa Mistrzostwa Polski. No coś trzeba tu zadziałać. Chyba coś tu nie pasuje. Jakieś dziury w regulaminie chyba są. A wiesz może, czy Paweł Staniszewski jeździ w jakimś klubie? Nie wiem. Kasa, Michał pisze. Kasa. No kto co lubi, nie? Cały czas dziękuję 25 osobom, które są na live. Jeszcze my tak naprawdę jeszcze 10 minut tu sobie posiedzimy i skończymy. Ja też lecę spać. Wielkie emocje nas dzisiaj zastały, ale to już koniec tych emocji. Koniec już nowego weekendu będzie jutro. Na meczu Lansku do Pole w Opolu i w Krośnie, gdzie Ostrowia będzie mierzyć się w finale pierwszej ligi. Zapraszam wszystkich do zostania wspierającym kanału Czarny Sport po przywileje. Na przykład super naklejki, emotikony na czacie, pierwszeństwo czytania właśnie wiadomości wspierających, czy wcześniejsze odcinki, jeśli takie będą się w ogóle pojawiać u mnie, bo na razie cinko z tym, cinko. Ale może właśnie kiedy rozbijemy sobie te Speedway News na części pierwsze, wtedy będę mógł dla wspierających właśnie wcześniej te newsy wrzucać i to będzie fajne. Kogo byś najchętniej zobaczył jako trenera Falubazu, a co, że to jest zły? Czy już nie jest trenerem, bo... Mnie to jest jedno, nie? Ja jakby Falubazowi za bardzo nie kibicuję, żeby myśleć nad tym. Ja bym bardziej mógł ci Orowie powiedzieć, ale raczej tam się nic nie zapowiada i w sumie nie musi się zmieniać. Szkoda ci Falubazu? Szkoda mi Falubazu, bo to był klub, który... No ja mówiłem to na poprzednim live, na tym specjalu, że kurczę, no ten GKM się utrzymuje i się dalej utrzymał. A skład miał gorszy według mnie, chociaż no ktoś powie, ale miał gorszy, a zostali. No ale widzisz, no... Według mnie GKM powinien spaść. Takie jest moje zdanie. Falubas spadł już no, przez pech totalny. No i co zrobić? Jaki to jest klub, którego nie lubisz? Bo od zawsze mnie to ciekawi. A ja chyba kiedyś to mówiłem. Że mniejszą sympatią, nie że nie lubię. Mniejszą sympatię mam do klubu Apatora. I bez urazy kibica Apatora Toruń. Ale ja zacząłem chodzić na żużel w 2012. 11, 12, 13 roku to były moje pierwsze 3 lata i tam w Częstochowie i ta przyśpiewka, która tam była, ona tak jakoś wniknęła do mnie i kto nie skacze, ten z Torunia zostało do dzisiaj i po prostu nie miejcie mi tego za złe, po prostu tak mam, ale szacunkiem darzy każdy klub, mniejszą sympatią ma Apator Toruń, czy tam Unibax kiedyś, nie? Ale Apator ma tak, że ma 5 zawodników nawet na miarę jazdy w Grand Prix, a Wrocław 4, bo Biuli też by sobie poradził. Ale Gleb już nie. Ciekawe starcie nas czeka za rok, ale to za rok. W 2015, Krzysztof, byłem na Grand Prix w Warszawie. Szymon Osislok. Przepraszam, no ale tutaj ciężkość wymowy. Jak się z tym czujesz, że Łaguta jest mistrzem świata?
Powtórzę kolejny raz. Zasłużył sobie jak najbardziej, wywalczył to sobie. Wczoraj Bartek powinien lepiej pojechać, żeby mistrzostwo zdobyć dzisiaj. Dzisiaj było za późno. Wystarczy pogratulować Rosjaninowi, pierwszemu, który te po prostu mistrzostwo zdobył. Kojarzysz zawodnika Robert Savina? Kojarzę zawodnika Robert Savina, ale on już chyba nie jeździ, z tego co pamiętam. Tu już się zaczynają pytania, czy lubię tego typu, czy lubię dany klub, jak myślę, co ja mogę myśleć. No Igor, dobrze, że nie przeklnąłeś, bo musiałbym bana ci dać, ale bo tutaj nie przeklinamy, ale takie przyśpiewki też były. Ale lepiej nie pisać, żeby nie prowokować niepotrzebnie kibiców Apatora, którzy mogą jak najbardziej czuć się obrażeni, no bo jednak wyzywasz im klub. A Toruń juniorów nie ma. Podobno Tomek Bajerski mówił w studio, że zna przyczynę, czemu Karol Żubiński jeździł tak słabo i ma to zostać naprawione już w następnym sezonie, ma śmigać. Wierzę na słowo, więc poczekamy. Poczekamy, zobaczymy. Kiedy kolejny live Paulina? Chciałbym bardzo, żeby to było regularnie, że nie wiem. No teraz już nie ma żużla, więc też nie ma po co tych live'ów zbytnio robić. Ja, gdybym miał tylko czas i możliwości, robiłbym codziennie. Ale czasu jest mało, możliwości też jest mało. Rozkładanie szalików za każdym razem, bo tylko tu przy biurku mogę swoim tutaj te live'y robić. Rozkładanie statywu, lamp, aparatów, podłączanie tego wszystkiego i sprawdzanie, czy to wszystko działa. To naprawdę dużo mnie kosztuje czasu i energii. Kiedy następny live w takim razie, bo nie odpowiedziałem na to pytanie właściwie. Czy ja chcę przez zimę jakiś live robić? Może jakiś zrobimy w styczniu czy lutym, jakieś podsumowanie, a może podsumowanie transferów właśnie. O, może coś takiego też pomyślimy, zobaczymy. Jutro ciekawe mecze się szykują, oczywiście. Opole Landshut i Krosno z Ostrowem. Mam nadzieję, że w końcu się Krosno postawi Ostrowowi, bo ostatnio no nie wyglądało to zbyt dobrze. Nie jeździ, ale mojego kolegi i tata to właśnie on. No proszę, Julian. Ciekawa ciekawostka. Kto awansuje do pierwszej ligi? Bliżej jest Ostrowia i raczej myślę, że Ostrowia, tak zdrowy rozsądek odpowiada, ale cuda się zdarzają. Patrz, Polonia Bydgoszcz chociażby lat temu dwa. Karol nie miał sprzętu Czarny Sport. Góral pisze. Może sprzęt, może tak, no ale to w sumie powiedziałbym coś, ale nie powiem. Życzymy powodzenia w przyszłym sezonie. Niech odpali, tak jak to Tomek Bajerski mówi, skoro znają przyczynę, to niech to wdrożą. Mateusz Jabłoński wybudził się. Kilka słów od ciebie, proszę. Shout Gaming, mówiłem o tym już na początku live'a. To jest najważniejsza informacja tygodnia, miesiąca, nawet może roku, że Mateusz Jabłoński z tej śpiączki się wybudził, że jest cały zdrowy, że żyje, że ma się dobrze. No, jak gdzieś tam te modlitwy zostały wysłuchane i cieszymy się bardzo, że będziemy mogli go oglądać całego i zdrowego. Nie wiadomo, czy wróci do żużla. Jakby to zależy już tylko wyłącznie od niego. Może nie wrócić, może wrócić, ale cieszymy się, że przede wszystkim żyje i że żyje, i że będzie zdrowy. Bo to jest najważniejsze, a nie, że będziemy się na siłę ciągnąć, czy ktoś będzie go na siłę ciągnąć do tego, żeby został mistrzem świata od razu, żeby cały czas na żużlu jeździł, żeby mimo tych upadków cały czas na motor wsiadał. Najważniejsze zdrowie, jak Maty się będzie czuł. No i tyle moich słów ode mnie, co mogę powiedzieć. Jest to młodszy zawodnik ode mnie, tym bardziej mnie to ruszyło, kiedy ten wypadek Mateusza był. On ma 15 lat tylko i już taka poważna kontuzja, można powiedzieć, a wiemy, jak w Speedwayu takie rzeczy kończyły karierę zawodnikom. Na przykład Karol Zombik jest tego świetnym przykładem. Też zawodnik, który związany jest z Toruniem i toruńską motoareną, nie? No Mateusz akurat z Gniezna, ale w Toruniu ten wypadek się wydarzył. Co mówisz o juniorach Sparty? Chcieli Łotysza ściągnąć. A którego? Michajłowa? Czy Gustca? O przejściu Hansena do Gorzowa niepotwierdzone. Co sądzę? Jeśli by przyszedł, to na pewno dobry transfer i myślę, że dogada się z Markusem Birkemoze, jeśli zostanie Markus, bo i Duńczycy, nie? Okej, powoli będziemy chyba kończyć, bo jest minuta, godzina 15, już troszkę senni jesteśmy wszyscy, przynajmniej ja. W szczególności.
Jeszcze na końcu napiszcie, jak wam się podobało Grand Prix, to szybko przeczytam. Czyli 36 osób cały czas jest ze mną. Nagrasz odcinek o tym, jak GKM w 2015 roku spadł, ale tam był jakiś prezes, który miał udziały w Ekstra i on zadecydował, że GKM zostaje w Ekstra, a Rzeszów spada. Zapisałem sobie to w notatniku, ale nie zdążyłem o tym nagrać. Być może mi się uda to nagrać, bo temat jak najbardziej jeszcze jest ciekawy. Kto wygra Opole Landshut? Ja wolę Opole, ale nie wiem kto wygra. Będzie jeszcze Speedway Challenge kariera. Szymon. Będzie to co mówiłem, ale chyba będzie SC22. Bo teraz już mi się nie opłaca chyba zaczynać zbytnio tej kariery, zwłaszcza że nowy sprzęt będzie od kwietnia, więc po co mam wykupywać teraz coś za kilkadziesiąt złotych czy tam pod stówę, żeby za pół roku to kupić na nowo, nie? To jest też taka sytuacja. Ja myślę, że Hansen będzie niewypałem, szczerze. Ja bym tu się kłócił, że może być lepszy niż ten Bellego w Lesznie. Więcej mi pokazywał, szczerze. No, oby nie był takim niewypałem jak Markus Birkemose, bo on walczy, ale tak z drugiej strony za dobrych wyników to nie ma. No zobaczymy. To na razie jest niepotwierdzone, więc jeszcze nie wiadomo. Bardzo ciekawe w tym roku te Grand Prix, no właśnie, bo dwóch zawodników wygrało 5 rund. I taki Bartek wygrał 5 rund, a nie jest mistrzem świata. To jest niepojęte dotychczas. Super było dzisiaj Grand Prix. W końcu Mijanki, Julian. No dokładnie to samo. Wczoraj bałem się, że dzisiejsze zawody będą takie dosłownie gęsiego. Na tej przyczepnej nawierzchni ten tor zepsuty będzie. Ale jednak organizatorzy uratowali sytuację. Nie wiem, czy tam brona poszła. Zbronowali ten tor od razu. Lepiej się to oglądało. No bo wczoraj to była tragedia. A dzisiaj ta Grand Prix faktycznie miało taki smaczek, miało takie biegi, których mówimy ulala. No jeszcze emocje pana Tomka w głosie, to już w ogóle przy każdym biegu można się poczuć. A kiedy poznasz, że bieg jest świetny w Grand Prix, kiedy pan Tomek Dryła już nie komentuje, tylko po prostu ryczy, na przykład Bartosz, zma, razlik, i tak to było, nie? Albo o, albo ja kocham żużel. No tak dzisiaj było, więc... Wiemy, że emocje były i o wiele większe niż wczoraj. I że było świetne ściganie na motoarenie w Toruniu. Powoli będziemy kończyć to, co mówię, więc ostatnie pytanka. Tylko nie takie, co sądzę i uważam. Co uważasz o tym, że Polonia i Leszno publikują składy przed okienkiem? Mówiłem o tym też, że coś tu jest nie tak, skoro nie wolno niby publikować. A się okazuje, że porozumienie jest publikowane i to co mówiłem, że wizerunkowo dla klubów jest to ok. No bo teraz mają to porozumienie pod warunkiem, pomijając już te wszystkie kary, zawodnik, jeśli nawet ten taki Bellego z Unii Leszno pójdzie, no to klub jest czysty, bo miał porozumienie i miał być i Dawid Bellego, ale z drugiej strony klub zostaje bez zawodnika, czyli na minus, ale wizerunkowo jest na plus, no bo jednak kogoś załatwił i teraz tak. A Bellego na pewno jakiś klub znajdzie. No jest to dla mnie dziwne, nie powinno tak być, aczkolwiek no nic i tak nie zrobimy. Może być to w tym samym najnudniejsze okienko od lat, nie? Bo już wszystko jest jasne. Nie wiem. A Mark Loran nie wygrał żadnej rundy i został mistrzem. Mark Loran, no tak, nie wygrał żadnej, ale tam było wtedy 6 rund, nie? Tutaj było 11 rund, więc rzeczy zdarzają się różne i skrajne. Mark Loran nie wygrał ani jednej rundy, w 2000 roku to było, a mistrzem został. Tym większe gratulacje chyba dla niego, nie? Ale Apator może się cieszyć z brązowego mistrza Emila, a za rok Duzers może wrócić na najwyższy szczyt i Paweł wysoko zaskoczy. Bardzo możliwe, że zaskoczy Paweł, bardzo możliwe, że i Emil. I że Duzers na ten najwyższy szczyt wskoczy i że Emil być może powtórzy. No, byłoby ciekawe, jakby w ogóle trzech zawodników Apatora stanęło na podium za rok, ale myślę, że Artyom ani Bartek na to nie pozwolą. Powodzonka i do zobaczenia na kolejnym live. Paulina, dokładnie tak. Dzięki bardzo wszystkim, którzy dzisiaj na live byli. Dziękuję bardzo. Wpadajcie na Instagrama Fani Czarnego Sportu, na Twittera Czarny Sport oraz na grupę na Facebooku. O, tutaj, o. Zakręcona degustacja Czarnego Sportu. Zapraszam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Zapraszam również do wspierania kanału. Krzywa kamera chyba. Do wspierania kanału Czarny Sport.
po różne przywileje właśnie. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli. Świętujcie tak, żeby jutro wstać na mecze drugiej ligi oraz pierwszej ligi Lansku Topole oraz Wilki Ostrowia. Ja się z wami powoli żegnam, Łukasz z kanału Czarny Sport. Do usłyszenia, na razie, cześć.